Przepraszam, ale musiałem podzielić, bo z wgraniem byłby o duży problem. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten nasz kraj był krajem wolnym, żeby się nam żyło tutaj w prawie, szczęśliwie, radośnie. I tak jest nieźle w tym, w którym jesteśmy, bo mamy półki pełne jedzenia. Możemy pozwolić sobie na najlepsze jedzenie. Generalnie stać nas, jak nie na dobry nowy samochód, to stać nas na starego żącha, który jest i tak lepszy niż w latach 90., gdzie większość samochodów ledwie tam jeździła. Stać nas na wyjazd gdziekolwiek byśmy chcieli, choćby raz do roku. I wyjeżdżamy, i widzimy to. Więc nie możemy mówić, że jest bardzo źle, bo nie jest bardzo źle. Oczywiście, że to jest na koszt, na zaś. Są wzięte zobowiązania i te zobowiązania trzeba będzie kiedyś zacząć płacić. Może już je płacimy, albo będziemy może szybciej, nawet nie wiemy, ile i na ile zadłużono nasz kraj. Bo ja na przykład nie wiem, bo to są tak kwoty wielkie, że ich nie ogarniam. Nie wiem, u kogo jesteśmy zadłużeni. Czy to w Banku Rothschilda, czy w Banku Rezerw Federalnych. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale ktoś to podpisuje, ktoś z włodarzy III RP i jest nam na razie dobrze. Cieszmy się z tego, że nie mamy wojny. To jest coś cudownego, gdzie nasze dzieci i my nie musimy ginąć na głupiej wojnie, bo wojna zawsze jest głupia. Ja czytałem wam tutaj fragmenty ze sztuki wojennej Sunzi. Wracam do tego celowo. I mówię o prezydencie Potockim też celowo, żebyśmy zobaczyli, jak my jako naród zostaliśmy rozegrani od czasów międzywojennych. Tak jak mówię, być może już od 17 roku. Zobaczcie, przygotowałem wam też taką książkę. Wielu nie słyszało o czymś takim. Proszę, zobaczcie, to jest okładka. Wydawnictwo, prywatne wydawnictwo Retro, Lublin, 2002 rok. Tajny plan. Dlaczego Jugosławia musiała zniknąć z mapy świata? Praca zbiorowa pod redakcją. Tak, i to jest. Opracował i przypisy do wydania polskiego Henryk Pająk. Książka Unikat. Tego nie ma wiele. Książek pana Henryka Pająka jest więcej i nie są one wszemi wobec lansowane. Nie są one propagowane. Mam ich więcej, to spuścizna po moim świętej pamięci wuju. Od czasu do czasu być może będę wam nawet pokazywał takie perełki. I chcę wam pokazać jeszcze jedną książkę. Zobaczcie. Pan Filip Adwent, człowiek, który zginął na autostradzie, w wypadku samochodowym wjechał w niego tir. Pan Filip Adwent zginął, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Napisał taką książkę. Tak wyglądał pan Filip. Proszę, zobaczcie. Bo o tym człowieku powinniśmy wiedzieć, kim był i co propagował. Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski? To jest książka, wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski. To była wydana. I to jest książka, gdzie są zdjęcia dokumentów, które i opisu całej sytuacji, w co nas wpakowano, przyjmując nas do mega giga kołchozu. Pan Filip wiedział, czym to grozi, ostrzegał o tym, napisał tą książkę i przez przypadek zginął w wypadku samochodowym. Przygotowałem wam jeszcze do pokazania, bo nie będę was męczył czytaniem. Już pokazywałem to kiedyś. To jest Jan Waleria Kiełtyka. To jest pseudonim. Ten człowiek był politykiem. To jest list do niewolników. To jest to grube tomisko, które zostało wydane w nakładzie 50 sztuk. Nie 500, 50 sztuk. To jest unikat. Ja akurat mam z dedykacją, specjalnie dla mnie, dostałem to od autora. Rozmawialiśmy wiele razy przez telefon. To nie jest zabawa. Trafił na ślad, skąd to wszystko się bierze. Opisał to. Tu są dokumenty. To nie jest jego ble, ble, ble. Tylko to jest wszystko udokumentowane, podawane są. Jest podana bibliografia na końcu, niesamowicie obszerna.
Trzeba się chwycić za głowę, gdzie my żyjemy. My jesteśmy rozgrywani. I pan Potocki był człowiekiem, który był tylko pionkiem na szachownicy tej, która się rozgrywa na naszych oczach. Tu nie ma żadnego znaczenia. Gdyby nie było tu pana Potockiego, byłby ktoś inny. Bo sukcesja, nie chciano, żeby ta sukcesja wygasła. Wiedziano, że to się kiedyś może przydać. Ale z jakiegoś powodu dzieją się teraz rzeczy troszkę inne. Chciałem wam jeszcze przeczytać ze sztuki wojennej Sun Zi, ze strony 42-43. Na tych pięciu okolicznościach polega znajomość drogi do zwycięstwa. Dlatego powiadam, znaj wroga i znaj siebie, a choćbyś stoczył 100 bitew, nic ci nie grozi. 2500 lat temu pisana książka. I dalej czytam. Kiedy nie znasz wroga, a siebie znasz, masz szansę raz wygrać, a raz przegrać. I następne zdanie, żeby was nie męczyć. Kiedy nie znasz ani wroga, ani siebie, pewne jest, że każda bitwa okaże się dla ciebie groźna. Niezłe? To jest ABC i tą książkę znają wszyscy strategzy. Znają ją wszyscy, większość polityków ją zna. Służby specjalne to jest takie ABC, to jest taka pierwsza litera alfabetu. To nie jest... To jest prosta książka, napisana prostym językiem, łatwo przystępna. Ale wiedza na ten temat została rozbudowana. To nam się wydaje, że wszystko jest takie proste, bo nam podają w telewizji, w internecie proste informacje i wiemy, co się w polityce dzieje. Nic się nie dzieje. Nazywamy to teatrem politycznym i to jest teatr polityczny i to jest scena polityczna. Na scenie odbywa się teatr, gdzie my, jako widzowie, odbieramy to, patrzymy jako na teatr, a potem nas z widzów robią nas współuczestnikami tej sztuki teatralnej i idziemy na wybory. Wybierając spośród dżumy, cholery, a zarazy jakiejś innej, nie? I to są nasze świadome wybory. To jest nasza wolność. I my, wiedząc o tym, że na tym polega nasza wolność, idziemy albo nie idziemy tam. Wrzucamy tam, albo wrzucamy tam. Albo czystą kartkę wrzucamy. A prawdziwa nasza wolność jest nie tam w polityce. Nie w panu Potockim, Kamockim, Srockim i tak dalej, bo zawsze, jak będą chcieli zrobić wał, to go zrobią. Czy to wał finansowy na małą skalę, czy na większą, czy na gigaskalę. I jeszcze, żeby zakończyć ten temat z panem prezydentem Potockim. Wczoraj dowiaduje się ze źródeł zamorskich, że pan prezydent już nie jest panem prezydentem. Pytam się, jak to już nie jest? Co się stało? Oddał prezydenturę? Nie, ale został odsunięty od władzy. Pytam, przez kogo? Jak? Na mocy? Okazuje się, że ponoć są tam takie kruczki prawne w dokumencie z 1935 roku w Konstytucji, że w specjalnych okolicznościach można prezydenta odwołać od władzy. Ja nie wiem, gdzie są te kruczki. Jeżeli macie wiedzę na ten temat, możecie tam pod filmem sobie wpisać. Nie dywaguję na ten temat, bo nie wiem. Doszła mnie taka informacja, że został nowy prezydent powołany. Tak, powołany nowy prezydent. I co dalej? No i zobaczcie, jest znowu bajzel. Tak jak przed wojną mieliśmy bajzel, tak teraz mamy znowu bajzel. Bo coś się dzieje, coś zaczyna fermentować. Tak, i teraz wracam do tego, co przerwałem przed chwilkę zdanie, co rozpocząłem. Gdzie jest kierunek wyjścia z całej tej sytuacji, tej pseudowolności? No tutaj, tutaj i tutaj. To są dwa podstawowe kierunki do wyjścia. Dlatego ja tak z uporem tego artysty, maniaka, wariata, któremu wolno, bo artyście wolno. Artysta może, bo to jest jego wolność twórcza. On sobie może pozwolić na za dużą fantazję, za przesadzenie, wyolbrzymienie pewnych spraw, jednych niedocenienie. Taka jest psychika artysty. I pokazuję wam, że tu jest droga wyjścia przez stół. Przez stół, przez to, co codziennie spożywamy. To przemiany biochemiczne w naszych organizmach regulują u nas wszystko. Zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Przez lata popełniania
karkołomnych, karygodnych błędów. Karygodnych, bo ta kara nas spotyka. Jesteśmy pokarani pokarmem. Pokarm, pokara, czyli pokarani zostaliśmy. To nawet w naszym, jak słyszycie, nazewnictwie tym staropolskim, czy jakby to tam nazwać, jest. Tu miałem zaznaczone i... Zakładka, ale to... Nie, to nie będę wam tego czytał, bo zmienił się teraz, sceneria się zmieniła. Przeczytam wam od autora z początku. To też miałem przygotowane, że miało być kiedy indziej przeczytane. Życie rozumnego człowieka, pisze pan Tomasz Kwaśniewski w swojej książce, życie rozumnego człowieka nie polega na tym, aby zastanawiać się, jak dogodzić, w cudzysłów wzięty, dogodzić własnemu organizmowi w czynnościach instynktownych, bezbłędnie działających, jeśli się tylko rozumowi kształtowanemu głównie przez pisma kobiece nie przeszkadza. Trudne zdanie, ale bardzo, bardzo łatwe tak naprawdę w odbiorze. Bardzo ważne, fajne zdanie. Chcecie jeszcze raz? Służę. Życie rozumnego człowieka nie polega na tym, aby zastanawiać się, jak dogodzić własnemu organizmowi w czynnościach instynktownych, bezbłędnie działających, jeśli się tylko rozumowi kształtowanemu głównie przez pisma kobiece nie przeszkadza. Nasze instynkty działają bezbłędnie, jeśli im tylko nie przeszkadzamy, a przeszkadzamy przez słuchanie głupot z pism kobiecych i pokrewnych mądrości internetowej. Odwróciłem wam trochę kolejność dla ułatwienia zrozumienia. Może się komuś przyda. I jeszcze mam przygotowaną, bo czytałem wam też tutaj z książki pana doktora, czyli z tej, która jest książką łatwą, przystępną. Są tutaj przepisy, jest tutaj ABC żywienia, jest tu podane chrupki zamiast faworków, ciasto orzechowe, zupa kminkowa, zupa grochowa z pełnym bilansem. Nie trzeba liczyć, tylko ważyć, czyli ważycie, wkładacie na michę i jecie, zasilacie codziennie. Sprawa bardzo prosta. Mówiłem wam, że pan doktor powiedział, że można ominąć te bilansowania, te liczenia, tylko zastosować te przepisy, które tutaj w tej książce są. Ja czytałem z innego wydania tej samej książki, z wcześniejszego wydania wcześniej. Ale to jest ta sama książka. I mam jeszcze przygotowaną dla was do przeczytania Dzieła Czasy Ludzie Stanisława Rodzińskiego. Książka malarza, krakowskiego malarza, nieżyjącego już od kilku lat, byłego rektora Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie. Czekałem aż 2 tygodnie, aż ta książka zamówiona przyjdzie i przyszła w dniu wczorajszym, po 2 tygodniach oczekiwania, ale jest. I dzisiaj już nie będę was już zamęczał cytatami z tej książki, ale ja do tej książki wrócę prawdopodobnie na moim równoległym drugim kanale. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać, to będą fragmenty z tej książki, dlatego że tam chciałem znaleźć korzenie, skąd ja jako twórca, jako artysta się wziąłem. Bo ja nie wyleciałem jak sroce spod ogona, że powiedziałem, jestem artystą i słuchajcie, tak, ogłosiłem się i jest fajnie. Nie. I chciałem tą moją historię, tej ścieżki mojej opowiedzieć. I to tym też się zajmę. Mam nadzieję, że nie zanudziliście, przepraszam, jeśli dotrwaliście do tego momentu. I na dzisiaj to chyba już tyle. Trzymajcie się, nie dajcie się zwariować, nie dajcie się zwieść nie talerzowi, tylko miska, jeszcze raz miska. A polityka tak będzie, czy my tego chcemy, czy nie, i tak ktoś za nas to zadecyduje. Pozdrawiam.